To jest już koniec, można powiedzieć, o epidemii koronawirusa w Polsce. Takie przynajmniej można mieć odczucie, jeśli patrzeć na decyzję ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, którego decyzją zakończono powszechne testowanie, zniesiono praktycznie wszystkie obostrzenia, a raportowanie dotyczące nowych przypadków koronawirusa odbywa się raz na tydzień. Jednocześnie szef resortu zdrowia już dziś mówi, że nieco obawia się tego, co może wydarzyć się we wrześniu. Jeśli dołożyć do tego sytuację, jaka ma cały czas miejsce w Europie Zachodniej, to w przypadku Polski można mówić o prawdziwym cudzie. Teraz politycznie poprawnie jest zakończyć epidemię. Pan minister ją zakończył. Rzeczywiście testowanie właściwie przestało również istnieć. Utrudnienia w testowaniu, bo to, że może lekarz zlecić, to prawda, ale sposób zlecania w tej chwili, konieczność wejścia przez profil ePUAP i tak dalej, żeby zlecić badanie pacjenta, jest na tyle uciążliwe i na tyle trudne, że lekarze przestali kierować na te testy. My testujemy w szpitalu i mogę powiedzieć, że w tej chwili ponad 5% pacjentów przyjmowanych do szpitala ma dodatni wynik koronawirusa, więc jeszcze testujemy po prostu do końca miesiąca, mimo że już nie jest to nakazem, ale postanowiliśmy sprawdzać, jak ta sytuacja wygląda i wiemy, że mniej więcej tak ona wygląda, więc no, epidemia jest jeszcze wśród nas. No, wirus jest mniej zjadliwy, mniej groźny. No, obserwujemy zapalenia płuc wirusowe, które przebiegają jednak lżej. No i na tym się pan minister opiera i tylko i wyłącznie na tym, że przebieg choroby jest lżejszy. I utracił kontrolę nad epidemią, która i tak była iluzoryczna. Utracił możliwość sprawdzania, ilu nas jest chorych, jak reagujemy na chorobę, jak się wirus rozwija. Tego w tej chwili już ani sanepid, ani pan minister nie wie i najwyraźniej nie potrzebują takiej wiedzy i wychodzą z tego założenia. Mamy też do czynienia z faktycznym końcem Narodowego Programu Szczepień. Wszak jeśli nie ma już epidemii, po co się szczepić? Choć jeszcze całkiem niedawno rządzący przekazywali spore środki finansowe na promocję szczepień. Dziś decydują jednak o zerwaniu umowy na dostawę szczepionek od firmy Pfizer. No to jest ryzykowne postępowanie, ale może nie w tym momencie, w którym jesteśmy, bo rzeczywiście Narodowy Program Szczepień już nie działa, ludzie się właściwie prawie nie szczepią i tych szczepionek zapewne wystarczy w tej chwili, tych, których mamy. Natomiast no, mamy doświadczenia z tej epidemii, widzimy, co się działo na początku. Dzięki temu, że jesteśmy w Unii, dzięki temu, że to było zamówienie unijne, te szczepionki się w Polsce pojawiły po jakichś tam cenach wynegocjowanych przez Unię. Gdyby puścić to na żywioł, tak jak to dzisiaj sugeruje pan minister, że tak zmienia swoje postępowanie, to kraje bogatsze zapłaciłby więcej za szczepionki, a krajów biedniejszych by nie było stać. I Polska byłaby w tych krajach biedniejszych i Polacy nie mieliby tych szczepionek, gdyby tak postępować z Unią, jak postępujemy teraz. Dlatego no, nie wiemy, czy jakaś epidemia nie przyjdzie, znowu koronawirus, czy jakaś inna. I wówczas z kolei jak będziemy zamawiać szczepionki, skoro dzisiaj nie dotrzymujemy umów? Wówczas Unia powie, dobrze, kupujemy szczepionki, ale nie dla Polski, ponieważ Polska nie dotrzymuje umów. To jest niebezpieczne postępowanie, gdyż naprawdę no, możemy się znaleźć w grupie krajów takich, z którymi no, nie ma się co umawiać w sytuacji zagrożenia, ponieważ potem nie dotrzymują umów. Dobrze więc, że przynajmniej działają szpitale, choć patrząc na ceny gazu czy energii elektrycznej, można się mocno zastanawiać nad ich kondycją finansową. Po pierwszym kwartale jeszcze nie jest taka zła, ponieważ pierwsze 3 miesiące to były miesiące covidowe, gdzie mieliśmy płacone za pacjentów covidowych, za gotowość i tak dalej. Więc ta wycena świadczeń była wyższa. To nie znaczy, że wystarczająca, ale wyższa. Natomiast od kwietnia rzeczywiście nastąpi duże załamanie finansów szpitala, gdyż no, nie mamy żadnych realnych podwyżek. Podwyżki, które są zaplanowane w sensie wyceny świadczeń, one będą 2-4% góra. Przy tym wszystkim, co pan redaktor powiedział, na przykład przy inflacji, to oczywiście, że szpital powinien otrzymać minimum 15% podwyżki, ale to tak, to zupełnie minimum. I to nie ilości kontraktu, tylko ceny za każde świadczenie. To jest dosyć duża różnica, której pan minister, mimo że jest ekonomistą, w ogóle stara się nie zauważać. Czekają nas podwyżki personelu od 1 lipca. Bardzo dobrze, że one następują, ale już wiemy, że około 2 do 3 milionów zabraknie szpitalowi na te podwyżki w stosunku do tego, co dostaniemy z NFZ-u. Dlatego no, sytuacji szpitali pan minister nie broni no, w ten sposób. No, ta epidemia tutaj nic nie zmieniła. Wrócimy do sytuacji naprawdę bardzo, bardzo trudnej w ochronie zdrowia.